tym roku padło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w Warszawie, przekraczające 1327 MW. To jest więcej niż rekord zimowy z tego roku, który tradycyjnie był trudniejszym okresem dla energetyki. To efekt rosnącego zapotrzebowania na klimatyzację. Klimat w Warszawie ocieplił się bardzo wyraźnie przez ostatnie 50 lat. Temperatura średnioroczna wzrosła o 2 stopnie Celsjusza i dziś przypomina już bardziej temperatury notowane w Budapeszcie. To będzie oznaczało, że energetyka coraz więcej uwagi będzie musiała poświęcać zapotrzebowaniu odbiorców latem i coraz więcej energii trzeba będzie wkładać w to, aby na przykład remonty elektrowni nie odbywały się właśnie w tym okresie największych upałów.